Lepiej może będzie zapytać o źródła, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Ja widziałem grupę tych ludzi w kominiarkach z czerwonymi opaskami na ramionach. Co to są za ludzie? Oni mają plakietki z napisem strażnik. Tak, dokładnie. To jest część, to jest pluton, który wchodzi w skład Straży Marszu Niepodległości. Oni również są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w tym dniu, za bezpieczeństwo podczas Marszu Niepodległości. Nie wiem, co się stało, bo nie byłem akurat jakby na tamtym miejscu. Natomiast to są ludzie, którzy też dbają o bezpieczeństwo dzisiejsze na manifestacji, o bezpieczeństwo uczestników. A czy do tej pory zdarzył się jakikolwiek incydent, kiedy musiała interweniować Straż Marszu? Czy cokolwiek, o czym w ogóle warto wspominać? Bo na razie jest bardzo takie spokojne tempo. Jest spokojne tempo, bo idziemy sobie godnie, świętujemy naszą setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie było do tej pory żadnych incydentów i mam nadzieję, że tak pozostanie do końca samego marszu. Jesteśmy już u początku wejścia na most Poniatowskiego. Także jeszcze długa trasa przed nami. Na razie wszystko przebiega w sposób spokojny. A jak wyglądała atmosfera wczoraj, kiedy jeszcze nie do końca było pewne, czy ten marsz faktycznie się odbędzie? Ja pytałem Roberta Bąkiewicza, czy negocjacje były trudne, pokiwał głową. Jak wyglądała u was, od waszej strony, czyli Ruchu Narodowego i Marszu Niepodległości, no właśnie ta strona negocjacyjna, ta atmosfera, która u was była, bo pół Polski przeżywało, myślę, przynajmniej patrząc na internet, to jak wam się uda wynegocjować dzisiejszy dzień? No ja w tych rozmowach nie uczestniczyłem bezpośrednio. Rozmowy były zapewne ciężkie, zapewne trudne. Ja się cieszę, że przede wszystkim Marsz Niepodległości nie stracił swojego oddolnego charakteru, tej inicjatywy, którą jest i pozostaje od roku 2010, czyli od momentu, kiedy środowiska narodowe, kiedy Młodzież Wszechpolska i Obóz Narodowo-Radykalny zdecydowały się powołać do życia tę świetną, tę piękną inicjatywę, jaką jest Marsz Niepodległości. Idziemy, mogę to powiedzieć, na pewno w największym Marszu Niepodległości, jaki do tej pory był przez nasze środowisko organizowane, bo nigdy tak wielu ludzi nie widziałem zmierzających do centrum Warszawy. Ja dzisiaj przyjechałem tutaj metrem, nie dało się wsiąść już na wielu, wielu stacjach wcześniej przed metrem centrum. Ludzie płynęli taką falą pod biało-czerwonymi sztandarami ulicami Warszawy. Ciężko mi powiedzieć, ile może być osób dzisiaj na Marszu Niepodległości. Może być 200, może być 250, 300 tysięcy. Nie wiem, na pewno na analizę tej liczby uczestników przyjdzie czas już po Marszu Niepodległości. To powiedzmy jeszcze z dwa słowa o historii Marszu Niepodległości, bo opowiadałem dzisiaj naszym widzom, że ta piękna, oddolna inicjatywa rodziła się w strasznych warunkach, kiedy policja pacyfikowała ten marsz, kiedy władza robiła wszystko, żeby ten marsz zdelegalizować i zniszczyć. Jakie były początki i co można powiedzieć na przestrzeni tych wielu, wielu lat, bo to już chyba 9 raz, kiedy idziemy wspólnie ulicami Warszawy. No tak, dokładnie, to jest 9 raz, kiedy ulicami Warszawy idzie Marsz Niepodległości. My wszyscy pamiętamy liczne prowokacje, które były podczas Marszu Niepodległości, na przykład w 2011 roku, gdzie lewica w Polsce postanowiła ściągnąć swoich ideowych kolegów z Niemiec, anarchiści z pałami z kastetami, którzy chcieli powstrzymać polskich patriotów z Marszu Niepodległości. Później, rok 2012, czyli dziwne oddziały w kominiarkach, które rzucały w umundurowanych policjantów. Jak później pokazał materiał dowodowy w postaci nagrań z różnych telewizyjnych przekazów, tymi prowokatorami były oddziały policji. Wreszcie rok 2013, czyli sławetna zadyma, w cudzysłowie, pod ambasadą Federacji Rosyjskiej, gdzie spłonęła budka przed tą właśnie ambasadą. Za tę spaloną budkę odpowiedział działacz Obozu Narodowo-Radykalnego z oddziału Radomsko. Jak się okazało później, co wypłynęło na taśmach prawdy, chłopak, który przesiedział 3 miesiące wreszcie zupełnie bez winy, bo za odpowiedzialność za spalenie tej budki spoczywała na ówczesnym ministrze spraw wewnętrznych, czyli Bartłomieju Sienkiewiczu. To było jasne podczas wycieku tych tak zwanych taśm prawdy. 2015 rok, czyli marsz spokojny, marsz, który przeszedł bez absolutnie żadnego incydentu i tak trwa to do roku tegorocznego, do roku 2018. Z tego się cieszymy, z tego jesteśmy dumni. Tutaj za jakiś czas dojdziemy do tego słynnego ronda Waszyngtona, gdzie oddziały, no takie
wręcz paramilitarne, bo ubrane na zielono to niby byli funkcjonariusze policji, ale uzbrojeni jak komandosi, pacyfikowały Marsz Niepodległości. Wtedy te sceny obiegły cały świat, jak wozy z wodą polewały tłum, jak, no, można powiedzieć, doszło do regularnej walki. Ale to nie był jedyny raz, kiedy właśnie takie incydenty miały miejsce. Mówisz, że byli to prowokatorzy zamaskowani. My też pamiętamy w 2012 roku, jak zaraz po wyjściu z Ronda Dmowskiego takie sytuacje miały miejsce. Uwieczniliśmy to na taśmie. Mówię o tym potem, bo chcecie zapytać, czy władza poniosła jakiekolwiek konsekwencje tych prowokacji, tej budki, która była zorganizowana przez służby. Czy w jakiś sposób zostało to wam wynagrodzone? Czy ktokolwiek powiedział słowo przepraszam? Jak sam doskonale wiesz, nie było takich sytuacji. Oni śmiali się po prostu z tych wszystkich sytuacji, jedząc sobie ośmiorniczki u Sowy czy innych przyjaciół. Tak, natomiast ja cieszę się, że przez te ostatnie lata ten Marsz Niepodległości odbywa się bez żadnych prowokacji. Mamy świetnie wyszkoloną Straż Marsz Niepodległości, która dba o bezpieczeństwo wszystkich uczestników. W tym roku największa liczba Straży Marszu Niepodległości od początku jego istnienia. Na koniec jeszcze zapytam Cię o kwestię takiej konfrontacji, ale ideologicznej z władzą, bo rozmawiałem w tym roku z Arturem Zawiszą, który mówił, ten marsz był bardzo łatwy ideologicznie do zaprezentowania Polakom, kiedy mierzył się z Platformą Obywatelską, popularnie w kręgach prawicowych nazywaną obozem zdrady narodowej. Tymczasem dzisiaj no, mierzycie się z formacją, która uchodzi za... Czy rzeczywiście Ruchowi Narodowemu w tej sytuacji, kiedy macie konkurencję w postaci Prawa i Sprawiedliwości, no, państwowe obchody, też biało-czerwone flagi, jest trudniej się przebić, zaistnieć i zarysować tę swoją ideę narodową? No ja nie mogę się wypowiadać w imieniu Ruchu Narodowego, bo nie jestem członkiem Ruchu Narodowego, tak? Natomiast, no cóż, tak, PiS stroi się w takie bogoojczyźniano-patriotyczne barwy. Jak jest w rzeczywistości, widzimy na przykładzie chociażby ustawy o IPN-ie i wycofania się z tych zapisów, z tych artykułów pod wpływem nacisków z Izraela. Natomiast, tak jak mówię, no, dzisiaj gdzieś to zostawiamy na boku. Jest szczególny dzień, szczególne święto i pomimo różnic nas dzielących, nas i obóz rządzący, my wystosowaliśmy zaproszenie do prezydenta Andrzeja Dudy. Muszę lecieć, bo jasne, też mam swoje obowiązki. Serdeczne dzięki.